Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie. Przed nami dwa wyjątkowe instrumenty. Jeden oczywiście to inna półka cenowa, bo powyżej 10 tysięcy złotych. Drugi to model rocznicowy, ale oba te instrumenty łączy jedna rzecz. Charakter. Dlatego, że nie dość, że wyglądają w sposób dość ciekawy, przykuwający uwagę i od dekad, że tak powiem, wyglądające obłędnie i pojawiające się na scenach nie tylko alternatywnych artystów, ale również w muzyce rockowej, rock'n'rollowej, to poza tym brzmią wyjątkowo tylko w ich wyłącznie charakterze, ponieważ mają rozwiązania, których nie posiadają inne gitary w standardzie. Moi drodzy, gitarka w niebieskim, błękitnym, metalicznym odcieniu to Fender Ultra Jazz Master, czyli wyjątkowa maszyna, która jest bardzo blisko do gitar, wiem, że to nie wygląda, ale modern, ze względu na gryf, który jest tutaj wykorzystany, może nie ze względu na przetworniki, ale ze względu na gryf. W obu instrumentach wykorzystano ten sam rodzaj mostu, z tym, że korpusy w obu są zbudowane z innych materiałów. W Fenderze Ultra korpus jest wykonany z olchy, w Squierze Gold Edition Anniversary na 40-lecie mamy korpus wykonany z lipy. W obu mamy maskownicę, z tym, że tutaj plastikową, trójwarstwową, tutaj mamy z anodowanego aluminium. Przetworniki. Przetworniki w Squierze. Są to przetworniki specjalnie zbudowane do tej gitary i są na magnesach Alnico. Tutaj mamy również wyśmienite przetworniki Fendera stworzone właśnie do gitary tej konkretnie, czyli Ultra. W Squierze mamy gruby klonowy gryf. Pięknie to wygląda, z dużą główką. Mamy nawet, tak jak w Fenderze Ultra, tą wklejkę tutaj, gdzie jest miejsce na klucz, by regulować pręt w gryfie. Dodatkowo mamy tutaj podstrunnicę o radiusie 9,5 cala i nabito na tą podstrunnicę 21 progów medium. Czarne kropki. Tutaj gryf to majstersztyk. W Fenderze Ultra gryf jest już modern, bardzo wygodny, bardzo komfortowy, nie jest tak gruby jak tutaj. Tutaj mamy radius podstrunnicy zmienny, od 10 do 14 cali, czyli możemy naprawdę tutaj obniżyć akcję, pobiegać i jest fajnie. Nabito 21 progów na tą podstrunnicę i są to progi medium jumbo, duże kropki białe na krawędzi podstrunnicy, która jest ożyłkowana, a duże czarne na środku standardowo. Klucze w tej gitarze, jeżeli chodzi o Fendera Ultra, to klucze blokowane Fendera. Tutaj kluczy blokowanych w Squierze nie mamy. Mamy za to klucze w charakterystyce vintage, które mają strunę montowaną do wewnątrz klucza, co zapobiega rozstrajaniu się i zwalnianiu na kołku. Nie przechodzi przez otworek, tylko wkłada się strunę do wewnątrz. Ci, którzy mieli już z tym do czynienia, wiedzą, że ten strój jest stabilny i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Posłuchajmy, jak brzmią te oba instrumenty, jak bardzo różnią się klasowo, czy cena jest aż tak wyraźna w tym, co słyszymy. Dodam tylko, że do Fendera Ultra jest rewelacyjny, profesjonalny case, no ale w tej cenie to już chyba nikogo nie dziwi. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!